Temat, jaki chciałbym dzisiaj zaproponować, to film A pedofilia w kościele. Z tego prostego względu, że film stał się takim katalizatorem reakcji społecznej na ten bolesny problem, który jest rozpatrywany na różne sposoby, czy to w ramach samego Kościoła katolickiego, czy na styku Kościoła i państwa, wreszcie na styku wiernych, czy to ofiar, czy ich rodziców. Więc problem jest bardzo szeroki, ale na potrzeby naszych spotkań chciałbym zaproponować taką krótką refleksję właśnie na styku medium, jakim jest film, który ma znacznie szerszy zasięg, jest głośno komentowany i rzeczywiście wpływa na postrzeganie tego problemu. Pierwszym filmem, który stał się głośny, to amerykański film z roku 2015, Spotlight. Nazwa oznacza taką grupę dziennikarzy śledczych w dzienniku wychodzącym w Bostonie, dokładnie w Boston Globe, którzy w roku 2000 bardzo głośno zajęli się i skutecznie zajęli się problemem pedofilii w Kościele katolickim właśnie w tej części Stanów Zjednoczonych. To doprowadziło między innymi do dymisji kardynała Bostonu, Bernarda Lowe, do wysokich odszkodowań i w ogóle całą serię takich prawnych kroków, jakie podjęli adwokaci skrzywdzonych. Jednak tak naprawdę dopiero 15 lat później zekranizowany w formie właśnie filmu ten problem był bardzo szeroko dyskutowany, również w Polsce ukazało się sporo recenzji na ten temat. Ludzie zastanawiali się, czy są różnice między Stanami Zjednoczonymi a Polską, czy Europą, czy ten problem jest rzeczywiście szeroki. No, można powiedzieć, że dzięki takiej wizualizacji problemu nagle zobaczyliśmy jako społeczeństwo, również w Polsce, cały szereg odnóg tego problemu, że to nie jest tylko problem przestępcy, pedofila, ale również tego, jak się całe społeczeństwo zachowuje, jak my się zachowujemy wobec tego problemu. I to, można powiedzieć, rozpoczęło taką szeroką dyskusję. Jednak dopiero filmy zrobione w Polsce przez naszych dziennikarzy, a dokładnie braci Sekielskich, sprawiło, że ten problem zobaczyliśmy niejako oczyma polskich ofiar, również polskich przestępców. Chodzi o dwa filmy. Jeden z roku 2019, Tylko nie mów nikomu. To był film, który dla wielu był pierwszym kontaktem z tym problemem. Dla wielu, bo ten film, którego premiera była w sieci, bo został przez twórców przekazany do sieci, właśnie tak jak nasze programy są dostępne w YouTube za darmo. Został zrealizowany z zbiórki społecznej. Dobroczyńcy, którzy uznali, że jest to ważny temat i uznali, że twórcom należy się pełna niezależność, umożliwili nam zobaczenie tego filmu. I od 11 maja zeszłego roku do dzisiaj ten film zobaczyło 25 milionów ludzi, więc można powiedzieć, że każdy dorosły Polak ten film zobaczył i dla wielu to był wielki wstrząs. Były również deklaracje polityków, ważnych biskupów, że trzeba się tym problemem zająć, że trzeba absolutnie rzecz rozwiązać, że ofiary powinny być w centrum. Tych deklaracji było bardzo dużo, ale po kilku tygodniach
Sprawa została zapomniana, wszyscy wrócili do swoich bieżących obowiązków. I dobrze się stało, że bracia Sekielscy wrócili do tematu i zrobili drugi film, również w podobnej konwencji, to znaczy był to dokument, który rejestruje po prostu okiem kamery rozmowy, świadectwa, zmagania się również psychiczne pokrzywdzonych. Chodzi o film wyemitowany po raz pierwszy 16 maja 2020, zatytułowany Zabawa w chowanego. I to jest pewien tragiczny komentarz do sytuacji ofiar trzech mężczyzn, w tej chwili 30-paroletnich, Jakuba, jego brata Bartka i Andrzeja, którzy rzeczywiście w zetknięciu z instytucją kościelną mają wrażenie, że przed nimi ta instytucja się chowa. Zarówno przestępca, ten pedofil, ksiądz, który ich skrzywdził, jak i kuria biskupia, która uniemożliwia im kontakt po prostu z biskupem. Co więcej, w tym drugim filmie też pokazana jest taka swoista zmowa prokuratury, która w sposób wyjątkowy, jak na tego typu delikatne sprawy, faworyzuje przestępców, Kościół, natomiast zupełnie nie interesuje się ofiarami. I mówię o tych trzech filmach, bo ich łączy taka narracja pewnej niemożności przekazania społeczeństwu własnej krzywdy. Można powiedzieć, że zarówno w przypadku tej niezwykle rozbudowanej struktury Kościoła amerykańskiego w Bostonie, jak i również w Polsce, tutaj dokładnie chodzi o Kalisz, Bydgoszcz, Wrocław, mamy do czynienia z taką zmową milczenia. Instytucja kościelna za wszelką cenę nie chce dopuścić do tego, żeby ten głos pokrzywdzonych został usłyszany. W tym sensie problem, na który niektórzy publicyści zwracają uwagę, wielu komentatorów, którzy mówią, że przecież pedofilia to nie jest tylko problem kościelny, że zaledwie jest znikomy procent księży, no, choruje, bo to jest choroba, to jest dewiacja, no, jakby jest ofiarami tego typu schorzeń, natomiast zdecydowana większość funkcjonuje prawidłowo, ma dobry kontakt z młodzieżą, z dziećmi, więc dlaczego się na tym skupiać? Dlaczego robić takie antykościelne, czy wręcz, jak niektórzy mówią, antyreligijne filmy, które podważają znaczenie i wagę religii w przestrzeni publicznej? Otóż wydaje mi się, i to moje zdanie opieram zarówno na lekturze wielu komentatorów, wielu komentarzy, wielu badań socjologicznych, myślę, że trzeba zdecydowanie powiedzieć, że w wypadku Kościoła katolickiego chodzi tutaj nie tyle o samo przestępstwo pedofilii, które jest oczywiście obrzydliwe i wstrząsające i jest przykładem, jak ci księża drapieżnicy nadużywają zaufania dzieci, ale czyli nie o to chodzi, żeby epatować cierpieniem i koncentrować się na tych rysach zbrodniczych tych jednostek. Ale najważniejsze jest to, że film pozwala jakby odsłonić ten mechanizm krycia, ten mechanizm paraliżu, który uniemożliwia dojście do prawdy. I w tym sensie właśnie ten problem jest jakby takim wglądem w zakłamanie, w hipokryzję,
w niechęć zmierzenia z tym, co można nazwać ciemną stroną Kościoła. Dlatego wydaje mi się, że jako społeczeństwo, jako ludzie młodzi, jako dorośli, powinniśmy rzeczywiście z większą odpowiedzialnością do tego podejść i zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby stworzyć ludziom pokrzywdzonym taką atmosferę i klimat zaufania, żeby mogli przepracować te traumy i krzywdy, jakiej doznali, i żeby rzeczywiście nie oni byli stygmatyzowani jako ci, którzy szkodzą Kościołowi, ale rzeczywiście, żeby te pola łowne dla pedofilów były jak najbardziej ograniczone i żeby ta krzywda więcej się po prostu nie działa. W tym sensie znaczenie i zasługa takich produkcji filmowych jest nie do przecenienia.